Cześć, jest 23. Ja właśnie skończyłam nagrywać kurs, który nagrywam dla takiej marki i zabrało mi to kilka godzin, ale napiłam się dzisiaj kawy, więc już dzisiaj nie zasnę i stwierdziłam, że to równie dobrze może być dobry moment na pokazanie Wam wszystkich książek, które ostatnio do mnie przyjechały, bo poszalałam trochę i zamówiłam 15 nowych książek. I ja naprawdę od czasu do czasu myślę, że tak z raz w roku robię takie większe zamówienie, bo mam ochotę właśnie coś tutaj, wiecie, dodać do mojej półki. Przez ostatnie kilka miesięcy mieszkałam w Rzymie i tam nie miałam ze sobą ani jednej książki. Czytałam tylko książki w e-bookach, więc stwierdziłam, że sobie odbiję wszystkie książki, których byłam pozbawiona. Tutaj mamy jedną kubkę. Tutaj mamy drugą. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ci ludzie to robią, że pokazują te wszystkie książki i robią takie miniaturki z tymi książkami. Bo te książki są turbo ciężkie. Ja nie wiem, jak ci ludzie to trzymają, naprawdę. Bo weźmy takiego Głosa Polskiego, no to waży tonę. Dobra, więc chcę Wam opowiedzieć o tych książkach, dlaczego je zamówiłam, może dlaczego warto je zamówić, ale no nie polecam Wam ich, bo jeszcze ich nie czytałam. Natomiast chcę powiedzieć, że głównie to są książki psychologiczne, bo ja też jestem, no wiecie, od dawna ogólnie wkręcona w psychologię, kocham psychologię, ale mam taką potrzebę właśnie doszkalania się w konkretnych tematach, więc zamówiłam też książki w konkretnych tematach. Też ostatnio właśnie ktoś, jedna z Was na Instagramie napisała mi, że przeczytała książki moją metodą. Ja tak, wiecie, czytam tą wiadomość sobie, moją metodą? Boże, jaką ja mam metodę? No i potem napisała, że przeczytała dwie książki w jednym temacie. I ja faktycznie staram się tak robić. Tylko w ogóle jakoś w mojej głowie to nie była moja metoda. Ale faktycznie, jak się ktoś dowiaduje o tym po raz pierwszy ode mnie, to może tak to wyglądać. Faktycznie tak staram się robić i tutaj kupiłam nawet po kilka książek w jednym temacie, bo uważam, że właśnie no to jest, to uczy mnie też krytycznego myślenia, kiedy czytam coś, a potem w innej książce jest coś z innego punktu widzenia i albo to pogłębia moją wiedzę, albo zmienia zdanie, albo coś mi się nie zgadza i muszę szukać gdzieś indziej wiedzy i, wiecie, szukać prawdy. Dobra, ale to miał być filmik z pokazywaniem książek, więc zacznijmy od książek z kategorii emocje. I ja, słuchajcie, kiedyś Wam polecałam już w filmie z najlepszymi książkami psychologicznymi, książki o emocjach, chyba Wam polecałam Czując. Zaraz zobaczymy, tu gdzieś jest to Czując. Chyba jest gdzieś indziej w domu, nie wiem gdzie jest. W każdym razie ta książka Czując nie była idealna moim zdaniem, jeżeli chodzi o emocje. Nie dała mi takiej wiedzy naukowej o emocjach, więc szukałam dalej książek o emocjach. I tak szukałam, że słuchajcie, znalazłam trzy. Trzy bardzo dobre. Znaczy dobre, wydaje mi się, że dobre, bo to Czując jest ok, ale mało mnie zainspirowało, a tu czuję większy... Czuję większy potencjał. I zacznijmy od książki Anny Cyklińskiej, którą obserwuję na Instagramie. Ona ostatnio napisała książkę właśnie i kartkowałam i wydaje mi się, że to może być fajna książka. Jestem po prostu bardzo ciekawa. Wiecie, sama też ostatnio napisałam książkę, więc jestem ciekawa też książek innych twórców, więc tyle w temacie tej książki. Kolejna książka, to będzie moim zdaniem hit, to jest Liza Feldman-Barrett i ja oglądam jej TED Talka. I słuchajcie, w ogóle jak ja oglądam TED Talki i te TED Talki są inspirujące, to naprawdę istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dany prelegent, że dany TED Talkowiec, czy mogę to powiedzieć, osoba, która mówi na TED Talku, jest naukowcem i ma książkę. I zazwyczaj tak jest, że te fajne osoby mają swoje książki. Więc ja już kilka razy zrobiłam taki myk, że spodobał mi się jakiś TED Talk i potem kupiłam książkę. No i ta babka mówiła tak niesamowite rzeczy na temat emocji, że moim zdaniem... I ona w ogóle ma jakąś taką swoją teorię właśnie opartą na neuronauce. Mega mi się to podobało w TED Talku, więc wydaje mi się, że to będzie książka, która wreszcie da mi jakąś porządną wiedzę na temat emocji, gdzie moim zdaniem ta moja wiedza na temat emocji no nie jest jeszcze taka, jakbym chciała. W sensie ona jest, no bo kończę w tym roku studia psychologiczne, ale no czuję, że chciałabym ją jeszcze pogłębić. I trzecia książka, to jest książka, którą zamówiłam z sentymentu tak naprawdę. Życie emocjonalne mózgu. To jest tego Davidsona. I to jest książka, która była lekturą u mnie na, jak studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tak właściwie to jest wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to była książka polecana mi przez wykładowcę, który mi prowadził zajęcia z medytacji i mindfulnessu. I te zajęcia były przeciekawe, przeinspirujące, naprawdę jeden z moich ulubionych przedmiotów i w ogóle
I to był przedmiot, który zmienił mnie jako psychologa i wpłynął też na pewno jakoś na moje życie, trochę bardziej się przekonałam do medytacji. I to była jedna z lektur, właściwie pierwsza z lektur i my czytaliśmy dużo fenomenalnych książek we fragmentach. I ja teraz, wiecie, chciałabym z własnej woli powracać do tych książek. I już nie wiem, co mówiłam, bo jestem zmęczona bardzo. Chcę wracać do tych książek z zajęć z medytacji, bo czytaliśmy je we fragmentach i były super i wszystkie mi się podobały, więc wracałam, kupiłam też Froma i tak. A, no i teraz właśnie jestem bardzo też kręcona w neuropsychologię i w ogóle chciałabym chyba pójść na jakąś podyplomówkę z neuropsychologii i być neuropsycholożką. Więc w ogóle mózgi, dużo tu będzie chyba mózgów z tego, co wiem. Kolejna książka. Dwie książki tak właściwie, to są książki o traumie i zacznijmy od Co Ci się przydarzyło, rozmowy o traumie, odporności psychicznej i zdrowieniu. I tu słuchajcie, no nie mam zbyt dużo do powiedzenia, oprócz tego, że to są książki popularne, ja je widziałam wielokrotnie w internecie i po prostu jestem ciekawa, że skoro aż tyle osób je poleca, no to chciałabym jako przyszła psycholożka mieć opinię na temat tych bardziej popularnych książek. I druga książka z kategorii trauma to Nie zaczęło się od Ciebie, to jest o tym, jak geny, jak różne rzeczy zapisane są w genach i jak dziedziczymy niektóre rzeczy, w tym traumy. Jak dziedziczona trauma wpływa na to, kim jesteśmy, jak zakończyć ten proces. Więc to są dwie książki o traumie. Jeszcze chciałabym przeczytać trzecią książkę o traumie, to jest Body Keeps the Score. Jakoś tak. I to jest też książka o traumie, też bardzo popularna i chciałabym tą trzecią dorwać po angielsku i przeczytać ją po angielsku, ale właśnie jakoś albo nie mogłam jej znaleźć w internecie, albo była jakaś za droga i nie wiem. Natomiast zamówiłam książki w języku angielskim, natomiast zamówiłam książkę, która okazała się być totalną wtopą. Całe szczęście jedna z Was, z moich tutaj właśnie koleżanek z Instagrama, obserwatorek, powiedziała, że odkupi ode mnie tę książkę, bo myślałam, że kupiłam The Mountain Is You, bardzo popularna książka. A okazało się, że kupiłam The Mountain Is You, ale z dopiskiem po niemiecku i że ta książka jest cała po niemiecku. Ja po niemiecku nie szprechałam od gimnazjum i ogólnie nie pamiętam już tego języka, więc nie byłabym w stanie przeczytać tej książki po niemiecku, a wydałam na nią 100 zł, więc jakby książki w innych językach są drogie, więc jestem bardzo wdzięczna dziewczynie, która ratuje mi tyłek. Właśnie jadę do niej w piątek, żeby jej tą książkę przekazać, więc totalna wtopa, ale właśnie chciałabym przeczytać też kiedyś w przyszłości The Mountain Is You, bardziej po to, żeby wyrobić sobie opinię na temat Briany Wiest? Boże, nie mam pojęcia, jak się czyta jej nazwisko, ale ona ma jeszcze jedną bardzo popularną książkę, 101 esejów, które zmienią sposób, w jaki myślisz, żyjesz, coś tam. Okej, dalej książka, która, mam nadzieję, trochę pobudzi mnie do krytycznego myślenia, czyli Factfulness. I to jest chyba książka, która będzie miała w sobie trochę statystyki, trochę będzie o stereotypach. Kolejna książka, która bardzo buduje krytyczne myślenie, moim zdaniem to są Pułapki umysłu albo myślenia, nigdy nie wiem. Chyba Pułapki myślenia jednak, zawsze się mylę, za każdym razem. Kahnemana, przefenomenalna książka. Nie mam jej teraz, bo poleciłam. Pożyczyłam ją przyjaciółce, ale tak, krytyczne myślenie to jest moim zdaniem umiejętność, którą powinien zdobyć każdy młody człowiek w swoim rozwoju / edukacji. Też pisałam o krytycznym myśleniu, właściwie pierwszy rozdział jest o krytycznym myśleniu w mojej książce, bo uważam, że to jest tak ważna umiejętność i tak ważne jest, żeby pobudzać siebie do krytycznego myślenia. I to nie jest tak, że wiecie, ja napisałam już w mojej książce o krytycznym myśleniu, więc umiem krytycznie myśleć. Krytyczne myślenie to jest nastawienie, to jest coś, nad czym cały czas trzeba pracować, cały czas trzeba mieć to z tyłu głowy i cały czas trzeba to w sobie rozbudowywać. I dlatego kupiłam tę książkę, bo mam ostatnio jakiś zastój w tym temacie. Więc tak, kolejna książka, a właściwie dwie książki, widzicie, tak kupuję kategoriami. Kupiłam sobie dwie kolejne książki Jaloma. Ja jestem ogromną fanką Jaloma. Po prostu ja kocham Jaloma. Ja w ogóle mam całą półkę Jaloma tutaj. Chyba jej nie zobaczycie stąd. Za gitarą. Za gitarą jest półka Jalomowa. Jalom pisze o psychoterapii, więc to są wszystko książki z kategorii psychoterapii. On jest w nurcie psychoterapii egzystencjalnej, która skupia się na lęku przed śmiercią, w sensie życia, odpowiedzialności za własne życie i tutaj właśnie patrząc w słońce, jak robić sobie z przerażeniem śmiercią. Ja w ogóle uważam, że wątek śmierci i zmierzenia się ze swoją śmiercią jest ważny i mam
kilka książek na temat śmierci. Rozmowy z umierającymi, chyba jakoś tak gdzieś miałam czytać, Rok magicznego myślenia, Joanne Didion, więc ogólnie to jest gdzieś też wątek, który uważam, że jako psychoterapeutka muszę porządnie przerobić. I kwestia Spinozy. Co jakiś czas wyłącza mi się aparat, sorry. Kwestia Spinozy. I to jest chyba bardziej powieść, ale nie jestem pewna, bo właśnie nie patrzyłam jeszcze na to, co tu jest w środku. Ale wydaje mi się, że to po prostu będzie o filozofii Spinozy. I coś tu jeszcze, jakiś Goethe jest wspomniany. Ciekawa jestem tych filozoficznych tutaj dumań Jaloma, bo uważam, że jest po prostu przeinteligentnym człowiekiem, przewspaniałym człowiekiem. No, ma taką refleksyjność w sobie, taką mądrość życiową i mądrość jako terapeuta, że no ja po prostu chciałabym z tego czerpać, bo bardzo chciałabym być w przyszłości terapeutką, zajebistą terapeutką, więc chciałabym też jak najwięcej się tutaj uczyć. Dobra. Dalej książka, trochę z innej kategorii. Tak patrzę, trochę zerkam tutaj na bok, jak nam idzie z czasem, ale to będzie chyba raczej szybki film. No bo w ogóle tak sobie myślałam, że wiecie, takie filmy, Book Haul, okej, mogę Was zainspirować do kupienia jakiejś książki, no ale w sumie nawet nie mam dużo do powiedzenia na temat tych książek, mogę tylko Wam powiedzieć, dlaczego je kupiłam, a część z nich kupiłam dlatego, że po prostu zobaczyłam je gdzieś w internecie razy milion, już byłam taka dobra, ja chcę wiedzieć, o czym jest ta książka. Dobra, wracamy do Book Haulu. Dalej kupiłam kolejną książkę Milana Kundery, Śmieszne miłości. W ogóle nie widać tej książki, czekajcie. Zaraz wam ją... No, tak chyba też jej nie będzie widać. Będzie widać, czy nie będzie widać? Nie wiem, nie widzę tego w poglądzie, sorry. Jest bardzo późno. Milan Kundera i Nieznośna lekkość bytu. Tą książkę przeczytałam już jakiś czas temu. W ogóle jeden z pierwszych moich filmów chyba na kanale jest właśnie z czytania tej książki i z moich wniosków na temat tej książki. Niesamowita jest dla mnie ta książka. Ja nie wiem, co jest w niektórych książkach, że one tak trafiają w nasze serce, duszę, w jakiś taki po prostu element poetyczny. Nie wiem, po prostu ta książka mi tak odpowiada. Nie ma w niej nic ciekawego, prawie nie ma tutaj fabuły, oprócz tego, że po prostu jest przefenomenalnie napisana i ma taki klimat, i ma taki message, i ma takie, nie wiem, takie coś, co ja lubię ma. Takie coś, co ja lubię ma, po prostu. Więc jestem ogromną fanką Kundery, ale bałam się trochę sięgnąć po kolejną jego książkę, bo to była jedyna książka, którą ja przeczytałam. I przez ten mój zachwyt bardzo się bałam, że jak sięgnę po kolejną, to po prostu się zawiodę. Przeczytałam akurat, bo zaczęłam od tej, w tych wszystkich 15 książkach, które kupiłam i za które zapłaciłam wszystkie moje pieniądze, bo to są wszystkie książki, które kupiłam sobie sama, bo uważam, że to jest... Ja teraz traktuję kupowanie książek jak inwestycje w siebie. To jest naprawdę wiedza i to jest rozwijanie siebie. Przepraszam, powinnam się patrzeć tam, nie tam. Skaczę po wątkach. Jestem zmęczona. W każdym razie zaczęłam czytać i na razie mi się podoba, ale już trochę nadal się utrzymuje ten lęk, że chyba nie będzie lepsze niż Nieznośna lekkość bytu. I jeszcze ktoś mi polecił Nieznośne... Nie, czekajcie, co to było? Nie pamiętam, ale znajdę tą wiadomość i też chcę kupić tą książkę poleconą właśnie mi przez jedną z Was. I dodać do kolekcji trzecią książkę Kundery. Bo mimo wszystko uważam, że ma taki swój styl i taką osobowość też, że... No i tak nadal mi się przyjemnie czyta te śmieszne miłości. Chociaż w ogóle nie są śmieszne. One się właśnie zaczynają od tego, że tutaj jest taki... przepis na samym początku, nikt nie będzie się śmiał. Nikt nie będzie się śmiał. No, więc ja się faktycznie na razie nie śmiałam. Okej, lecimy dalej. Ho, moi drodzy! Cegła, jakich mało! Boże, ja zamawiałam tą książkę, nie miałam pojęcia, przysięgam, nie miałam pojęcia, że ona ma 800 stron. Czy ona ma 800 stron? Sprawdźmy to razem. Ona ma 1000 stron z przepisami. Ona ma 1000 stron. A ja, może kiedyś już Wam o tym wspominałam, ale mam trochę hard time z czytaniem długich książek. Jakby długie książki trochę mi się dłużą. Wow, ale odkrycie. I ogólnie mam z tyłu głowy coś takiego, mówiłam Wam kiedyś o tym na Instagramie, chyba na YouTubie, nie? Że mam w sobie coś takiego, że
wolałabym przeczytać kilka treściwych, krótkich książek i mieć takie poczucie gratyfikacji, niż czytać jedną cegłę. No ale potem sobie pomyślałam, że to jest właśnie taki hustle culture, że ja idę na ilość właśnie, nie na jakość i że tak właściwie powinnam nie myśleć o ilości książek, którą czytam, tylko nawet właśnie, wiecie, wracać do tych, które już przeczytałam i jeżeli były dobre, to czytać je jeszcze raz. Czasami tak robię, ale ogólnie mam większą potrzebę sięgania po nowe książki, bo mogę się więcej nauczyć, a czasami wrócenie do starych pomysłów jest właśnie takie odświeżające i rozwijające. No i tak samo właśnie z długimi książkami, że zobaczcie, no spokojnie mogą być 3 albo 4 książki, no come on! I nie wiem, kiedy to przeczytam. Przeczytałam chyba w tym najdłuższą książkę, jaką przeczytam, to chyba w audiobooku słucham Hrabia Monte Cristo w zeszłym roku, w wakacje. I oprócz tego przeczytałam jeszcze połowę książki o inwestowaniu. Ona miała 800 stron, ja przeczytałam 400, ale też była taką właśnie tą. Potem stwierdziłam, że druga część była kupowanie mieszkań. Stwierdziłam, że nie mam na razie funduszy na kupowanie mieszkania. Na kupowanie mieszkania, więc mnie to trochę nie dotyczy, więc porzuciłam ten pomysł. No a tutaj mamy 1000 stron, które będę chciała przeczytać. Dobra, Sapolski to jest. To jest Sapolski. Sapolski jest mistrzem. To jest koleś, który jest profesorem pracującym na Stanfordzie, ale nie wiem, czy on jest jakiś emerytowany, bo coś o nim czytałam ostatnio. Nie wiem, no na Uniwersytecie Stanforda w każdym razie. Chyba pracuje nadal. I on zajmuje się fizjologią. I jest genialny. I on jest też genialnym pisarzem i jest naprawdę zabawny. Słuchajcie, to jest naprawdę najbardziej zabawny podręcznik, jaki ja czytałam w moim życiu. Nie ten, bo tego jeszcze nie czytałam, dopiero do mnie przyjechał. Ale on napisał jeszcze, dlaczego zebry nie mają wrzodów. I to jest genialna książka. Naprawdę genialna książka. Mnóstwo jest z niej biologii i fizjologii, więc jeżeli nie lubicie takich tematów, to absolutnie nie czytajcie, bo umrzecie z nieszczęścia, wykończycie się. Ale ja bardzo lubię, więc no śmiałam się jak nie wiem co i tu wydaje mi się, że będzie taki sam feeling, że po prostu będzie śmiesznie. No tylko wiecie, śmiesznie przez 1000 stron. Sorry, ja trochę cierpię, że ta książka jest taka duża, ale słyszałam, że jest bardzo dobra. Naprawdę. Tylko jak ludzie ją czytali, ja ją widziałam w internecie, to wiecie, w e-booku nie wyglądała mi na 1000 stron. Dobrze, jestem po prostu dzisiaj. Zostały nam 3 książki, jakby bear with me. Zostańcie ze mną. O, i to są akurat książki, na temat których mam prawie nic do powiedzenia. Gdyż to są książki z kategorii chcę przeczytać, bo są mega popularne w kategorii książek psychologicznych. Mnóstwo osób je poleca, a ja jako właśnie przyszła psycholożka chciałabym mieć taką świadomość w sensie mieć swoje opinie na temat najbardziej popularnych książek psychologicznych. Żeby jak ktoś do mnie przyjdzie i zapyta, czy jak na Instagramie się mnie zapytacie, żebym po prostu miała swoje opinie na temat tych książek. Nie wiem, czemu to jest dla mnie ważne, ale jakoś tak sobie wymyśliłam, że kategoria psychologia to będzie to, w czym będę mocna. No i zamówiłam wszystkie takie najbardziej popularne i polecane książki przez takie instagramowe psycholożki, powiedzmy, takie nazwijmy. I mamy tutaj tak. Zacznijmy od tej. Emocjonalne pułapki przeszłości. I z tego co rozumiem, to jest książka oparta na terapii schematów, więc chciałabym zrobić tak, że jak będę się gdzieś tam przy okazji wgłębiać w terapię schematów akurat, to chciałabym przeczytać tą książkę. Ona chyba ma w sobie jakieś tam zadania i w ogóle właśnie ludzie ją polecają przy terapii. Ja nie wiem. W każdym razie jest o tym, jak przełamać negatywne wzorce zachowań. Powiem wam, że mam jakiś negatywny stosunek do tej książki. Jakoś czuję, że mi się nie spodoba, ale mogę być w dużym błędzie. Nie wiem, zobaczymy. Dalej książka. Umysł wyzwolony. Ta książka jest strasznie droga. Kosztuje chyba 100. Z tego co patrzę, tutaj spojrzałam teraz z tyłu, a kupiłam ją w Empiku, więc pewnie po okładkowej tej. Strasznie droga, więc ciekawa jestem, na ile na przykład, no właśnie będę mogła ją dalej polecać ludziom i na ile będzie faktycznie taka na tyle praktyczna i wiecie, użyteczna i też taka, no nie wiem, taka po prostu warta tej ceny. Ale słyszałam o niej akurat dobre opinie i tu jestem całkiem, bo jest trochę prześwietlona, całkiem pozytywnie nastawiona na niej, umysł wyzwolony, proszę bardzo. Natomiast wiecie, to jest książka, na temat której autora właśnie nic nie słyszałam, więc ja, tak jak widzicie już po tych wcześniejszych, lubię znać autora typu Sapolski, Jalom, Kundera. Tutaj ta Briana West, też ją obczaiłam na Instagramie, zanim kupiłam tą książkę.
Tę książkę polecał mi mój wykładowca w ogóle, a ja bardzo ufam jego poleceniom. Więc lubię znać tych ludzi, lubię wiedzieć, kto stoi za tymi słowami, bo wtedy wiem, bardziej po prostu potrafię komuś zaufać i temu, co jest napisane. Dobra. I ostatnia książka. Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych. I tak jak wiecie, albo może nie wiecie, ja jestem ogromną fanką Oliwiera Zaksa. No mi się wyłączyło. Jestem ogromną fanką Oliwiera Zaksa. Książek takich jak na przykład Halucynacje albo Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. I on właśnie jako pierwszy, akurat w moim rozwoju tutaj wiedzy psychologicznej czy neurologicznej, pokazał mi, jak dużo deficyty czy jakieś braki, w cudzysłowie braki, mogą pokazać nam o funkcjonowaniu, w cudzysłowie, zdrowego mózgu. I to jest dla mnie jakieś magiczne, jak po prostu właśnie deficyty, braki, jakieś pustki pokazują nam, jak ten mechanizm powinien funkcjonować. I ogólnie często jest tak właśnie w biologii, medycynie czy w fizjologii, że uczymy się czegoś, czy właściwie przy naukach o mózgu. Są gdzieś jakieś lezje albo, no nie wiem, jakieś po prostu, wiecie, zaburzenia funkcjonowania lokalne mózgu i potem wiemy, że na przykład dany obszar mózgu odpowiada za coś tam. To oczywiście nie jest takie proste, jak teraz powiedziałam, uprościłam ogromnie. W każdym razie fascynuje mnie to, więc mam nadzieję, że ta książka będzie w takim samym tonie utrzymana, jak właśnie Oliver. To w sensie w takim stylu Olivera Zaksa, że hej, zobaczcie, jak dużo mogą nam pokazać te braki o mózgu, o nas samych, jak powinien funkcjonować nasz mózg. I wiecie, trudno byłoby dojść do tego bez tych braków. Więc jestem bardzo ciekawa akurat tej książki, bo tak jak Wam mówiłam, no ta neurologia, chyba będę skręcać w tę stronę, więc muszę to jeszcze w sobie wybadać i włożyć do mojego mózgu jak najwięcej informacji o mózgu. I wybadać sobie to, czy to jest faktycznie to, co chciałabym robić w życiu i Wam o tym opowiadać i tak dalej. Dobra, tyle razy mi się wyłączyła kamera, że nie mam pojęcia, jak długi jest ten filmik, ale wydaje mi się, że chyba niedługi. Ja nadal jestem pobudzona kawą, nadal jest środek nocy. Ale dzięki, że spędziliście ze mną tę chwilkę. I co? No nie mogę się doczekać tych 15 książek. W sensie pewnie odleżą swoje. Na razie czytam Kunderę i Te miłości. A potem zobaczymy, co dalej. Dobra, dzięki, że ze mną byliście i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.